żadnym hejtem i krzykami. Nie powstrzymacie nas przed przywracaniem praworządności i rozbijaniem tego towarzyskiego układu zamkniętego, w który zamieniliście wymiar sprawiedliwości. Bo jak inaczej można nazwać to, że na czele prokuratury stał pan Barski, przyjaciel pana Ziobry, świadek na jego ślubie, ojciec chrzestny jego syna? Jak nazwać to, że stanowisko pierwszej prezes Sądu Najwyższego uzurpuje przyjaciółka Andrzeja Dudy? Jak nazwać to, że na czele nielegalnej Krajowej Rady Sądownictwa stoi koleżanka z podstawówki Zbigniewa Ziobry, a upolitycznionym Trybunałem Konstytucyjnym kieruje towarzyskie odkrycie Jarosława Kaczyńskiego? Ten towarzyski układ zamknięty w wymiarze sprawiedliwości miał na celu jedno: zapewnienie bezkarności politykom PiS-u, którym wydawało się, że są kastą stojącą ponad prawem.